lat temu poznałam małą, 5-letnią dziewczynkę Anię. Ania codziennie rano ze swoją mamą przeprowadzała batalię o sukienkę. Mama próbowała jej zakładać różową sukienkę. Ania na to krzyczała, różowa sukienka jest ble! Tu mnie drapie, tu swędzi. Na to mama próbowała jej zakładać lakierki. Ania na to, lakierki są ble! Nie da się w nich biegać. Po zakończonej wojnie z mamą, Ania szczęśliwa maszerowała do przedszkola w ogrodniczkach i trampeczkach. Ogrodniczki, trampeczki nie są ble, są spoko. Ania w przedszkolu zapominała się swojej pasji. Jej pasją było rysowanie. Jak to klasyczna dziewczynka rysowała domki, słoneczka. No nie, nasza mała Ania rysowała żółwie ninja. Od kiedy miała 3 latka, chciała zostać jednym z nich i godzinami przed lustrem naśladowała ich groźne miny. Dzisiaj Ania z przedszkola odbiera jej dziadek. Dziadek były wojskowy, domowy Majsterkowicz, bawi się z Anią czym? Nie lalkami. Opornikami, śrubkami, tranzystorami. Pewnie zastanawiacie się, co ma mała Ania do social mediów. Pozornie tyle, co żółw do ninja. Ale więcej o tym powiem na koniec. Ja nazywam się Ola Gościniak, prowadzę kanał na YouTubie, grupę wsparcia na Facebooku oraz bloga, który jest odwiedzany ponad 30 tysięcy razy w ciągu miesiąca. Jak na bloga nie są to duże zasięgi, jednak udało mi się stworzyć zaangażowaną społeczność, dzięki której zostałam nagrodzona w 2 konkursach. Jestem wśród top 10 influencerek roku i top 30 wpływowych blogerów. Dzisiaj na podstawie swojego case study chciałabym wam powiedzieć, w jaki sposób możecie zbudować zaangażowaną społeczność dookoła swojej marki. Całość podzieliłam na 5 kroków, 5 pytań, które musimy sobie zadać, aby stworzyć tą zaangażowaną społeczność. Pierwsze pytanie brzmi, dlaczego chcę stworzyć zaangażowaną społeczność? Te 2 lata temu, kiedy zakładałam bloga, oczywiście zaczęłam spisywać, zaczęłam od strategii, misji, wartości i zaczęłam działać krok po kroku. No nie, u mnie było zupełnie inaczej. Zaraz po studiach założyłam własną firmę, zaczęłam tworzyć strony internetowe dla innych osób. Zaczynałam w zaciszu domowym, następnie wynajmowałam biuro, zatrudniałam innych jednak. Coraz częściej przychodziły do mnie kobiety, które chciały coś zmienić w swoim życiu, przekuć swoją pasję w biznes i łączył je jeden taki malutki problem. Nie miały żadnego budżetu na start. Nie chciałam ich odsyłać z kwitkiem do wykonawców, którzy zrobią te strony za to przysłowiowe 100 zł, dlatego stwierdziłam, słuchajcie, przecież stronę internetową można zrobić samodzielnie, a ja wam pokażę, jak możecie to zrobić. Jak pomyślałam, tak zrobiłam, założyłam bloga, nazwałam go Jestem Interaktywna, bo ja jestem interaktywna, nie boję się nowych technologii i chciałabym, żeby każda kobieta powiedziała to samo o sobie. Dzięki temu, że ta nazwa podkreśla misję, ideę, popłynęła na tyle daleko, że dziewczyny w grupie same tak na siebie mówią. Hej, interaktywne, zobaczcie ten artykuł. Hej, interaktywne, mam taki problem. Hej, interaktywne. Podsumujmy. Budowanie społeczności zacznijcie od siebie. Znajdźcie swoje dlaczego. Pomyślcie o swoich wartościach. Bo dzięki temu łatwiej wam będzie znaleźć te osoby, które będą budowały z wami społeczność. Dlatego drugi krok, drugie pytanie brzmi, kto jest wśród twojej zaangażowanej społeczności? Poznaj tą Anię, Kasię, Jasia, bo jeśli ich poznasz, łatwiej będzie ci nawiązać z nimi relacje. W moim przypadku sytuacja była bardzo prosta. Grupa sama mnie znalazła, dziewczyny same do mnie przyszły. Nadajemy na tych samych falach i łatwo nawiązujemy relacje. Ale co możemy zrobić, jeśli tak nie jest? Z mojego punktu widzenia najlepiej zacząć działać. Załóżmy grupę na Facebooku. Grupy mogą być dookoła idei, waszej idei. Oprócz tego dobrze, jeśli osoby, społeczność będzie się w nich motywowała oraz dzieliła swoim doświadczeniem oraz wiedzą. Pomyślcie też o swojej niszy, która będzie identyfikowała was wśród innych tego typu grup. Znajdźcie swoją drogę. A kiedy już założycie tą ankietę, zróbcie ankietę na start. W tej ankiecie możecie zadać pytania, kim są te osoby, czego oczekują od grupy, skąd się one dowiedziały, co mogą do nich wnieść,
Ale oprócz tego sprawdzicie, czy te osoby są zaangażowane. Jeśli ktoś nie wypełnił tej ankiety, nie zrobił tego pierwszego kroku po zaangażowaniu, to w waszej grupie też nie będzie się udzielać. Będzie jej tylko duchem, który nic nie wnosi. Ja do swojej grupy nie przyjęłam ponad 1000 osób, z czego tylko 3 z nich napisały do mnie prywatną wiadomość. Słuchaj, Ola, bardzo bym chciała się dostać do grupy, ale na telefonie ankieta mi się wykrzaczyła. Pamiętajcie, jakość jest ważniejsza niż ilość. Nie idźcie na zasięgi. Coraz dużo osób uważa, że to zasięgi są ważniejsze. Nieprawda. Ważniejsze jest to zaangażowanie i to, żeby ta społeczność spełniała nasze cele biznesowe. A w momencie, kiedy zadbamy o tą jakość, to ilość tak naprawdę przyjdzie sama z czasem. Oprócz pytań dlaczego, kto, musimy jeszcze zadać sobie pytanie, co chcemy zaproponować naszej grupie. Kiedy zaczynałam prowadzić społeczność, wydawało mi się, że poziom języka jest przystępny dla każdego. Jak pokazywałam, jak zainstalować WordPressa, nagle pojawiło się szereg pytań, ale co to jest zip? Mnie zamurowało, bo zdałam sobie sprawę, że mnie to dopadło. Dopadła mnie klątwa wiedzy. W naszej grupie też, kiedy będą się pojawiały pytania na różnym poziomie, każdy ma prawo dopiero zaczynać, to nie może dostawać odpowiedzi w stylu sprawdzę w Google. Ty w ogóle stronę internetową chcesz zrobić? Co to jest zip, nie wiesz? Bo w momencie, jeśli inne osoby, które też dopiero zaczynają, zobaczą tego typu odpowiedzi, wcale nie będą chciały się zaangażować, bo zaangażowanej społeczności pomaga zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa. A wtedy będziecie otrzymywać pozytywny feedback. Słuchaj, ja w twojej grupie czuję, że się rozwijam. Nie czuję się tutaj zielonym groszkiem. Angażuj się, moderuj swoją grupę. Nie bądź w niej tylko gościem, a dzięki temu to będzie twój wyróżnik. Ciągle w większości grup na Facebooku hejty są na porządku dziennym. I dzięki temu możesz zostać rozpoznawany. Co oprócz tego poczucia bezpieczeństwa może być naszym wyróżnikiem? Może być to na przykład kolor. Zastanawiam się, czy wiecie, jaki jest najmodniejszy kolor tego sezonu. Tło slajdu nie jest sugestią. Najmodniejszy kolor tego sezonu to interaktywny. Jest to kolor turkusowo-lazurowy, wersja dla pań, wersja dla panów, klasyczny, niebieski. Jest to kolor, który wybrałam, kiedy zaczynałam prowadzić bloga. Powielałam go na blogu, na grafikach na Facebooku i nie tylko. I dzięki temu, że była ta konsekwencja, spójność, zyskał on wręcz miano interaktywnego. Pamiętajcie, wyróżnik sprawi, że ludzie was zapamiętają, ale wybierzcie taki wyróżnik, który będzie was identyfikował wśród waszej grupy docelowej. Dla moich dziewczyn jest ważne to, żeby czuły się bezpiecznie, żeby mogły się bezpiecznie rozwijać w grupie. Kolorystyka myślę, że też dużo daje. Czwarty krok, gdzie możemy budować naszą zaangażowaną społeczność? I jak Rahim mówił, live'y pomagają nam w zwiększaniu zasięgów, ale oprócz tego możemy też nawiązać relacje, dialog w czasie rzeczywistym i stworzyć naprawdę świetną społeczność. Chciałabym wam pokazać dzisiaj urywki 3 moich ulubionych live'ów. Raz, raz. Może teraz słychać? Halo, halo? Wtyczkę YouTube Chanel. Chanel. Chanel! Number 5. No takie rzeczy się na live muszą wydarzyć. Zabierz to. Jak widzicie, profesjonalizm w czystej postaci. Wcale nie dziwię się, że te 3 live'y miały najwyższe zasięgi. Słuchajcie, na live'ach wpadki będą się zdarzać. To jest taki format. Ale jeśli się pojawią, to wy zyskacie autentyczność. Osoby będą się z wami utożsamiać. Pokażecie, że jeśli przydarza się coś takiego, no to nic się nie stało. Po prostu wstajemy, poprawiamy tą koronę, lecimy dalej. A dzięki temu zyskamy sympatię. Ostatni, 5. krok, najważniejszy, to jak budować zaangażowaną społeczność. U mnie takim przełomowym momentem było to, kiedy zaczęłam prowadzić w zeszłym roku wyzwania. Wyzwania rozwiązują nam problem poszerzania swojej społeczności o zaangażowane osoby, ale także możemy dać się lepiej poznać i pokazać swoje produkty w nienachalny sposób. I zacznijmy może od samego początku. Co to jest to wyzwanie?
Wyzwanie jest to wydarzenie, gdzie razem w grupie motywujemy się, aby osiągnąć jeden konkretny cel. I dzięki temu, że działamy w grupie, tak naprawdę możemy przenieść góry, możemy przebiec każdy maraton. Jednak zacznę od pierwszego mojego wyzwania, które nie było do końca udane. To wyzwanie, stwierdziłam, że idealnym pomysłem jest to, żeby wyzwanie trwało 30 dni. No nie. Bo wiecie, z wyzwaniami jest jak z pomidorową. Niby każdy ją lubi, każdy za nią przepada, ale jeśli mielibyśmy ją mieć przez 30 dni dzień w dzień, to każdy miałby jej podziurki w nosie. I wyzwanie może być nawet bardzo intensywne, ale dobrze, jeśli trwa maksymalnie od 3 do 5 dni. I dzięki temu nie będzie spadku motywacji. W tamtym 30-dniowym wyzwaniu ja miałam dosyć po 2 tygodniach, ale wszyscy inni już po tygodniu. Więc nie powielajcie moich błędów. A skoro już mówimy o błędach, chciałabym też pokazać jedno z wyzwań, które były sukcesem. Wyzwanie to dotyczyło tego, jak stworzyć samodzielnie swój kurs online. W trakcie tego wyzwania codziennie w grupie wsparcia pojawiały się posty namawiające do zaangażowania do burzy mózgów, gdzie dziewczyny wzajemnie rozmawiały o tym, jak ten kurs mógłby wyglądać, motywowały się, wspierały. Ja sama kilka godzin dobrych spędziłam w tym poście, żeby dziewczynom pomagać. Następnie każdego dnia w takim wyzwaniu dodawałam ćwiczenia w PDF-ie, dzięki którym można było zaplanować od zera, jak taki kurs może wyglądać. I stworzyłam też osobną platformę u mnie na stronie, gdzie w jednym miejscu były wszystkie live'y, wszystkie ćwiczenia, linki do wszystkich postów w grupie, żeby łatwo w jednym miejscu można było wszystko znaleźć. I w momencie, kiedy już wszyscy myśleli, o matko, ile tutaj jest tej wiedzy darmowej, super, to dostali jeszcze na dokładkę notatkę wizualną od wspaniałej Agaty, która tutaj jest. Hej, Agata. I słuchajcie, kiedy tworzymy tego typu wyzwania, dużym błędem jest to, jeśli je zakończymy i ktoś do nas przychodzi po pomoc, a my nie mamy mu nic do zaoferowania. Dlatego naturalnym zakończeniem wyzwań jest zaproponowanie jakiegoś produktu, usługi bądź współpracy. I wcale to nie jest nachalna sprzedaż. Po prostu podajemy rękę osobom, które potrzebują być za nią prowadzone na dłużej. I dlatego to wyzwanie było wstępem do kursu Twój Kurs Online. Tak jak w samym wyzwaniu można było zaplanować swój kurs, stworzyć kurs, tak sam kurs... Dużo tu kursów. Sam kurs pokazywał, jak zrobić platformę do sprzedaży. I dzięki temu, że to był ten krok dalej, dużo osób było tym zainteresowane. W samym wyzwaniu wzięło udział ponad 1000 osób, a z kursu skorzystało 280, z czego 43 z nich jeszcze zakupiły inne produkty, które mam w ciągłej sprzedaży. Jako marketingowcy zapewne szybko już w myślach policzyliście, współczynnik konwersji wyniósł 27%. W moim mniemaniu jest to rewelacyjny wynik, zwłaszcza w porównaniu do innych premier kursów, których tego typu wyzwania nie poprzedzały. Skoro już wiecie, co możecie na takim wyzwaniu osiągnąć, czas przejść do kilku przykładów. Uważam, że taką matką chrzestną wyzwań w Polsce jest Marta Krasnodębska. Marta w krótkim czasie stworzyła istne imperium kobiet, które rozwijają swoje biznesy online. W tej chwili jej społeczność ma ponad 21 tysięcy osób, ale mało osób wie, że Marta zaczynała w lutym 2017 praktycznie od zera. W jej pierwszym wyzwaniu było zaledwie 200 osób. Cieszy mnie też to, że coraz częściej większe marki, większe firmy zaczynają tworzyć tego typu wyzwania. I przykładem jest ING Bank Śląski, który stworzył w tym roku wyzwanie, do którego zaprosił influencerów oraz inne znane osoby i dodali też motyw grywalizacji. Dzięki temu osoby są zaangażowane, chętnie działają i motywują się w tym wyzwaniu. Uważam, że jest to świetna inspiracja dla większych firm, większych marek, jak można tego typu wyzwania wykorzystać w swojej działalności. Gdybym miała w tej chwili budować społeczność od zera, zrobiłabym dokładnie tak samo jak Marta Krasnodębska. Dzięki wyzwaniom, bo w czasie takiego wyzwania do grupy może dołączyć nawet kilka tysięcy osób, które po jego zakończeniu zostają i chętnie angażują się w kolejnych wydarzeniach. Przejdźmy do podsumowania. 5 kroków do zaangażowanej społeczności.
Zacznijcie od swojego dlaczego. Poznajcie swoje misje, wartości, bo dzięki temu łatwiej będzie wam nawiązać relacje z waszymi odbiorcami, lepiej ich poznać. Następnie zadbajcie, żeby te osoby czuły się u was bezpiecznie, żeby mogły się rozwijać, nie były tymi zielonymi groszkami. Potem twórzcie live'y, bo zwiększycie zasięgi, ale też usuniecie ten zbędny dystans, który jest pomiędzy wami a waszą społecznością. No i na koniec twórzcie te wyzwania, aby zwiększać społeczność o zaangażowane osoby. A w momencie, kiedy już zadbacie o to zaangażowanie, kiedy ta wasza grupa będzie dawała ogromną wartość wszystkim, to wam to pomoże w osiąganiu celów biznesowych. I tego wam życzę. I mamy rok 2009. Nasza mała Ania jest w tej chwili dorosła. Jest na trzecim roku studiów. Jak to klasyczna dziewczyna wybrała klasyczne kobiece studia. Informatykę na Politechnice. Dzisiaj Ania ma zajęcia z elektroniki i dostała do ręki coś takiego. Wiecie, co to jest? Opornik, super. I patrzy na to, zastanawia się, myśli, skądś to znam, ale skąd? I nagle ją olśniło, że czymś takim w dzieciństwie bawił się z nią jej dziadek. Ta mała Ania stoi dzisiaj przed wami. Ja nazywam się Ola Ania Gościniak. I teraz po latach widzę, że zarówno to wsparcie dziadka, studia techniczne, a nawet te żółwie ninja, stały się dla mnie takim doskonałym fundamentem do tego, żebym została interaktywną. A ten przysłowiowy opornik jest w tej chwili dla mnie symbolem tego, że pragnę przełamywać bariery osób, które postrzegają się za mniej techniczne. Okazało się, że to dlaczego zawsze było we mnie. Słuchajcie, poszukajcie swojego dlaczego, a będziecie jak żółwie ninja social mediów. Tylko wiecie, nie wolni jak żółwie, tylko szybcy, zwinni i skuteczni jak ninja. Ola Ania Gościniak.